ma tu niebieskiego światła? Czy jest tu pani, czy tylko demon? Sądzę, że oboje, ale trzeba to sprawdzić. Dokładnie. Siema, jestem Bizonei, a to jest Horizon. Jesteśmy w nawiedzonym kotle, który został opanowany przez straszliwego demona. Trzeba uratować panią, która pomoże go rozwalić, czy coś w tym stylu. Tak mi się wydaje. Dobra, przeszukajmy sobie skrzynkę, bo tutaj coś mam. Oczywiście. O, wziąłem coś! Już myślałem, że mam tak przepełniony plecak, że nic nie dam rady wziąć z tej skrzynki. Co my tu mamy? Coś do przeczytania. Dostęp do Saiyan, albo Saiyan, Super Saiyan, jako PO dyrektora do spraw bezpieczeństwa cyfrowego i tymczasowy administrator sztucznej inteligencji projektu Zapora, niniejszym poświadczam aktualizację całościowego wzorca regulacyjnej sztucznej inteligencji Saiyan w dniu 17 września 2064 roku, zgodnie z procedurą zapewniającą bezpieczeństwo w zakresie fałszerstw, włamań, dezorganizacji i złośliwych uszkodzeń dowolnego rodzaju. Tak jak przy poprzednich aktualizacjach, po aktywacji węzła źródłowego pozostałe węzły danych wymagają transportowania celem ustanowienia przepływu między sąsiednimi, nietkniętymi węzłami, a w konsekwencji powtórnego połączenia z węzłem źródłowym. Jorgenholm, aktywuj, a raczej zdominuj węzeł źródłowy. Dominacja. No i pokaż mi, co to muszę rozwiązać. Jak trudna ta zagadka będzie. Jakoś w miarę mi się udawało podziałać z poprzednimi. No a z tymi może być ciężko. No dobra, jak to wygląda? Tutaj to przepływa. To nie przepływa w ogóle, więc warto by było to naprawić. Wykryto możliwe zagrożenie. Proszę bardzo. A bój się, draniu! Bój się Boga! Proszę bardzo, czyli mnie. Czyli Aloy w sumie, bo ona jest wybraną. No najpierw stary, to ja muszę ogarnąć, jak to wszystko działa, a powiem szczerze, nie ogarniam tego w ogóle. A jakby tak na przykład, uwaga, zrobić tak? Nie, to jest pomysł. Jakby tutaj wchodzi, ale teraz mogę to się nie odbija teraz stąd, tutaj. Boże. Ajajaj, ach mon dieu. Dobra, spróbuję w ten sposób. Okej, to idzie tak, spoko. To się odbija tutaj. Chyba, że po prostu... Que paso, kiełbaso. Spróbujmy teraz zrobić tak. Jej! Nie, jeszcze. A kurde! Gro! Miałem nadzieję, okej? Przygotowywanie przeciwśrodków. Teraz jakby zrobić to w ten sposób. Odzyskania zainicjowane. Cicho, dranie, już cię prawie mam. Chyba. O! Udało się! Boże, ile tu siedziałem, chyba z 20 minut. Rozpoczęto częściową regenerację. Kaldera węzła Yellowstone jest teraz aktywna. Pani niebieskiego światła, to Urea, twoja sługa. To ja. Powiedz, jak ci pomóc. Ureo, demon rozpoczął budowę zabójców. Tysięcy zabójców. Wypuszczono już kilka nowych jednostek elitarnych. Aby to powstrzymać, trzeba zniszczyć praktycznie cały obiekt. Ponowne przejęcie wkrótce. Idź do rdzeni. Postaram się wyłączyć to blokujące. Jeden wyłączony, ale... Nie pozwolono protokół wznowić zaplanowane zadanie. Niczego więcej się nie dowiemy. Mamy zniszczyć tę fortecę? To w ogóle możliwe? No i co się wtedy stanie z panią? Nie wiem. Ale myślę, że to jest rdzeń. Odpowiedzi są na dole. Hephaistos. Demon. Musiał to jakoś zabezpieczyć. Wyślę przeciw nam wszystkie swe siły.
Chciałbym, żebyś pozwoliła nam zrobić, co trzeba. I ratowała siebie. Ale chyba znam odpowiedź. Więc prowadź nas do walki. Idź do rdzenia kotła. No to co? Ruszamy. Idźcie dalej do rdzenia. A grzybków nie potrzebuję, już ich nażarłem. Trochę dają mi fazy. Cokolwiek Sajan zrobiła, chyba Hefajstosowi się nie spodobało. No nie trzeć tym tak ekranem Hefajstos, bo ja nic nie widzę. Co my tu mamy? Jakąś skrzynkę ze Gwiezdnych Wojen. Przynajmniej tak to wygląda. Jakby zrobiona była ze strojów tych żołnierzy tego, klonów, jak to się nazywa. No bo jak tam przejść? Gdzieś tutaj jest coś, ten tekes? O, tutaj, po tym. Aha, dobra. Oj, spokojnie, nie rozpędzaj się, maleńka. Sajan mówiła coś o blokadach. Czy do tego służy wieża? Nie wiem, ale jest to tak jasno, że po prostu oślepłem i nic nie widzę. Może powinienem założyć jakieś okulary przeciw... słoneczne. O ty draniu! Nie te strzały! Okej, dobra, ja się zaraz załatwię. Czekaj. Boom! Koniec imprezy! Tak to się robi. Czy strzały? Leżysz i wpadasz między skały, dobra, nie bardzo. Nowa jednostka, o której Sajan mówiła. To nie będzie ognisty... O kurde, co to za gigant jest? Gigus dikus. Zarąbiście, nie wiem co to jest za bydle, ale jest przerąbanie wielkie. Uwaga, znowu mu wystrzelę w brzuch, bo ma takie coś fajnego na tym brzuchu. O stary, słuchaj, nie baw się ze mną w żadne takie zabawy, ok? Nie interesuje mnie to. Dobra, wiesz co masz tutaj? Uwaga, muszę z tym spadać, uwaga. Co teraz robisz? Ojej! Przewrót! O kurde, nie, co to kurde, co to ma być? Jak ja mam zrobić unik? Co mam zrobić unik w kosmos? Nie mam plecaka odrzutowego. Dawaj. Ale to jest beznadziejnie zrobione, nie? Znaczy, walka z bossem nie, chodzi mi o to, jak to jest z tymi potkami, które mam w ekipunku. Beznadziejniej się z nich korzysta, nie? Znaczy, jeszcze użycie jest spoko, ale żeby trafić, przesunąć sobie na odpowiedni ten, trzeba bindować, no ale to kurde halo. Czy ja mam wszystko bindować w tej grze? Żeby było wygodnie? O, chyba tak. Ała, nie te strzały! Stary, odwal się, ja pierdzielę, co za damage. Ja kurde mam prawie 60 poziom, a on mnie po prostu robi jak bobasa. I nie wiem gdzie uciekać, ale bydle wielkie, ja pierdzielę. Mogę nawet powiedzieć, że to jest sam Hefajstos, ale nie, to jest jego... O, prawa ręka, przestań, kurde, mnie gonić, stary. To niesprawiedliwe jest, ej, serio, no, potrzebuję chyba zrobić unik na bok. Nie, potrzebuję zrobić unik stąd. On ma tutaj, widzę, wszędzie takie fajne rzeczy. A wystrzelę tutaj, o, proszę bardzo, na brzuchu. Chyba, że już nie da się po prostu nic z tym zrobić za bardzo. No dobra, to teraz stoi na górę. Okej, okay, niech tam porozwala się to, spoko. Ja ogólnie mam się trzymać od, muszę się trzymać od niego na dystans, tylko że cholera jasna, gościu tak szybko do mnie podchodzi. Może do tego, że ma 10 metrów wysokości, nie? No też tak może być. To ma coś takiego fajnego, zielonego. Dawaj. Dawa, cyk. O, spadaj, lawą pryska. Ła, moja skóra. Skóra bibula. Uciekaj, przewrót. Stary, odwal się, okej? Okay? Odwal się. Ja mam w ogóle bardzo mało tego leczenia. Tego zwykłego, więc w sumie nie martwię się aż tak bardzo tym. Boom! Dobra, leży! Gleba! Okej, okay, zarąbiście. No ma tutaj coś takiego fajnego. No wybieraj, że te strzały. Jesus Christ. Dawaj, to drugie. Uciekaj. Tą go powinno troszeczkę rąbnąć. O! Dobra, gościu se wstaje jak gdyby nigdy nie jest. To mi się podoba, zawsze to jest zarąbiste. Dlaczego gościu jest podatny na mróz? Dobra. Strzelaj! Tutaj? Dobra, zarąbiście, ale mu dużo zrobiłem, nie? Bardzo. Tak, dokładnie. Gościu zaraz użyje swojego ataku, ja się oddalam, tylko nie w tą magmę, która tutaj jest. O kurde, gościu, to ty masz jakąś aurę, co ty jesteś, ten Voibody z Medina? Weź mnie zostaw. Dobra, daj, cykaj. Okej, dobra, dodałem sobie troszeczkę, o mój Boże, gościu idzie za mną i nie zawaha się tego użyć, że idzie za mną, tak. Oła! Ta zbroja jednak nie jest aż taka dobra. Znaczy dobra, jest zarąbista, bo bez niej to naprawdę dostałbym mocny wpierdziel. Pierwsze, stary.
No, trafiłem cię tak średnio. Dobra, ekstra. I teraz uwaga. No, ale weź tak szybko, 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 szybko. Dawaj, dawaj. Ojej, ojej, trafiłem. Co? Jaka wieża? Kto ją postawił? Kto ją postawił? O nie, bardzo źle. Jedną strzałę tylko miałem. O! Cholera jasna, dawaj mi ją. Dawaj mi to. Nie będziesz naprawiać tego dziada, rozumiesz to? Nie ze mną te numery, John Travolta. Następna jakaś wieża jest? Czy to ta, którą rozwaliłem? Cyk, dobra, nie mam amunicji, to zaraz się ją dorobi. Dawaj, dawaj, ja po to zbierałem. Całe życie poświęciłem, żeby zbierać te zasoby. Nie pozwolę teraz, żeby to się zmarnowało. Dawaj. Walczcie sobie z tymi podstawowymi frajerami. Ja mam tutaj wielkiego frajera, tego muszę rozwalić. Woohoo! Haha, proszę bardzo. A jednak, powiem szczerze, BOOM! Myślałem, że tego nie uniknę. Dawaj, dawaj, adryjcie się ile chcecie. O kurde, dawaj, strzelaj gdziekolwiek! Strzelaj gdziekolwiek, bo cię zaraz wytrąci po prostu z równowagi i nie będziesz mogła nic zrobić. O, coś tam płonie. Ojojojojo, o, tutaj masz coś ciekawego. BOOM! Dobra, liczyłem, że to jakoś po prostu, a ja wiem, wybuchnie. E, co ty kurde? Stary, przestań mnie ten grzać z klaty. Gdzie on jest? Gdzie on jest? O kurde, co on ma tarczę? Porąbało kogoś z tymi? Dobra, wypierdzielam stąd, jadę do Meksyku, mam to gdzieś, po co ratować świat? Czemu to zawsze ja? Dobra, celuj, 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 celuj. Uwaga. Kurde, stary, chodź tutaj. Gdziekolwiek jesteś, chodź, 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 chodź. Nie zdołamy zabić maszyny, to będzie wieża nietowarowa. O mój Boże, następna wieża, kto ją tam postawił? Heniek, stary, dostaniesz pierdzil po robocie, nie? Dobra, 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 dobra. Stary, stoi tam! Dobra, wezmę sobie teraz może jakąś tą elegancką. Myślałem, że go nie trafię, nie? Myślałem, że po prostu mam aż takiego zeza. Chodź tutaj, frajerze, oh yeah. Odpadnie ci to, rozumiesz to? Odpadnie ci to. Wiha! Chleba! O kurde, stary, przestań mieć tutaj zionąć ogniem! Co ty jesteś, smokiem ze Skyrima? Bum na klatę! Przyjmujesz to na klatę, tak? O kurde, no to zarobiście ci idzie, stary. Dobra, ja ogólnie mam też takie coś. Co to jest lepsze? No, nawet zarobiste. Dobra, słuchaj, po pierwsze, po drugie, uciekaj! Chciałem zrobić unik, ale chciałem przy okazji też strzelić. No nie da się robić trzech rzeczy naraz, albo dwóch. Dawaj, wybuchaj! Czemu to mu tak robi mało obrażeń? Tam się 304! O 100 więcej niż te takie zwykłe wybuchające, no ale okej. Okay. Dawaj, dawaj. Potrzebuję następnych strzał. Ja widzę, że masz tutaj coś zielonego. O, zrobiście! Ktoś go wytrącił z równowagi. BOOM! Dawaj, 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 startuj, maleńka. O, stary, już cię mam, rozumiesz to? Czuję to po prostu w kościach. To już cię mam! To był ognisty pazur? To było bydle jakieś wielkie, wyciągnięte, nie wiem skąd, a nie ognisty pazur. Nie, dobra, nieważne. Ja pierdzielę. Czy ja serio aż tyle miałem z nim walczyć, czy tak mi źle szło? Chyba tak, chyba coś jednak źle mi szło. Ogień 45, ja pierdzielę, powiem szczerze, aż nie mam siły nawet tego poszukiwać, ja pierdzielę. Dobra. Zrobione. Co trzeba z nią zrobić? Ja zaraz z nią zrobię, co będę chciała. Dawaj. Ja pierdzielę. Okruchy metalu. Dziękuję bardzo. Dobra, starczy. Demoniczny złomiarz. Mam was wszystkich gdzieś, demony zakichane. Dominuj. Dam zagrożenie, jak ci patelnią wyrąbę. Urea! Stój! Tony! Sojan, pomóż mi, proszę! Blokady zniszczone. Uzyskano dostęp do rdzenia. Rozpoczynam reakcję łańcuchową, która zniszczy uszkodzone części tej placówki. W celu utrzymania stabilizacji kaldery muszę teraz przenieść moje funkcje kierownicze do zapasowej bazy danych.
Ureo, jestem wolna. Musisz uciec. Siostrzyczko. Wytrwać. Jesteś Banukiem. Tylko to się liczy. Aratak. Za nic nie chciałaby, żebyś tu zginął. Chodźmy. No to spadamy stąd, nie? Bo chyba wszystko zaraz się rozpierdzieli i to tyle. Ara, tak szybko! Wiesz, ja nie chcę być wodzem na pełny etat, tylko wiesz, tak, nie wiem, chcę sobie jeszcze, nie wiem, polatać gdzieś i pochodzić. Także przydałoby się, żebyś ty mnie zastępował, nie? Jedno z tych! To jedyna droga! Kai. Urhea odeszła. Ale co z Sayan? Powiedziała, że przenosi się do centrum pomocniczego. Chodzi o kryjówkę Urei na końcu ścieżki szamanów. Zatem spotkamy się tam, by poznać koniec pieśni mojej siostry.
Wróć do kryjówki Urei. Spoko, ja to mam w ogóle te niebieskierki. Ej, pal mi z tym. Ach, nie potrzebuję ich już do niczego. Aby pomówić z Ratakiem, mam wrócić do kryjówki Urei i Sajan. Nie. Stop. Okej, okay, na sekundę. Stop. Ja tutaj mam inne rzeczy do zrobienia. Chciałbym już dokończyć rzeczy poboczne, które mi tutaj jeszcze zostały. Przynajmniej takie, które mnie interesują. Tu mam jakąś nową misję, proszę bardzo. Czy gdzieś tu jeszcze mam jakieś misje? Tu jest ta kryjówka Urei. Tu jest, proszę bardzo, wspólny sekret. Tym bym właśnie chciał teraz się zająć. Tu mam jakąś misję. Chyba to jest misja od tej całej... Jak ona się tam nazywała? Wargi? Chyba tak. No to bym ją wziął. Dawaj, szczelina. Weźmy od niej misję. Tam widzę, że jeszcze jakaś jedna była. I zaczniemy to robić. Nie wiem, czy w tym odcinku, nie wiem w sumie ile jest teraz czasu na tym... Przez tą zagadkę, która mi szła wyśmienicie. To nie wiem, ile odcinka już mam. Warga. Znalazłaś coś ciekawego? Możliwe. Co robiliście? Pogadajmy. Ciekawe rzeczy. Mam lodomiot, proszę bardzo. Ja mam lodomiot. Taki jak Arataka. Chcesz zobaczyć? A mówisz poważnie? Tak, tak, z wielką chęcią. Dobra. Wyraźny błąd w projekcie. Jakby zamienić te... Tak, to chyba... No bo wierz mi lub nie, ale ona działa, łaskawie licząc, z połową mocy. Ciągle mówisz ona. A, tata mówi, że każda broń to ona. Chyba nie rozumie, że to w sumie komplement. Więc słuchaj, jakbyśmy miały żuchwę gromoszczenka, to przekładnie byłyby naprawdę porządnie nasmarowane. A ja wiem, gdzie ją znaleźć, o ile pójdziemy tam razem. Dobra, dobra, co do ulepszenia lodomiotu? Przypomnij, czego potrzebujesz do naprawy? Żuchwa gromoszczęka by się przydała. Aha, czyli gromoszczęk. Do burzomiotu jest potrzebny burzoptak. A tutaj? Do ogniomiota? He? To co będzie potrzebne? Broń plująca ogniem, he? Coś jak to? Miał to jeden oseramski bandyta. Może coś z tym zrobisz? Przyniosłaś mój ogniomiot? Choć jak zabiłaś Olgruda i jego zbirów, żeby go mieć, to jest teraz twój. Możesz ją dla mnie skończyć? Zrobić z niej broń, którą miała być od początku. Myślałam, że nie poprosisz. Potrzebny mi pysk nadymacza. Każdy się nada. Dasz radę sama? Chyba sobie poradzę. Dobra, to nie jest aż taki problem, nadymacz, nie? Gromoszczęk i burzoptak, to już będzie niemały problem, ale okej. A co do tego ogniomiota... Aha. Czego jeszcze ci trzeba? Jak mówiłam, pysk nadymacza. Dobra, jasne. No bo to żegnaj. Czyli łowimy gromoszczęka. Rzadko się je tutaj spotyka. Nie żebym narzekała. Dlatego musimy zapolować poza krajem. W Dolino Żlebie. Poczekam na ciebie. Łatwiej mi pracować, zanim metal się wyziębi. A Burgrand się temu nie sprzeciwi? A, jak pójdzie z gromoszczękiem, to z tatą też. A no tak. No jasne. Co ja w ogóle myślałem? Dobra, bierzemy się za misję. Misja ogniomiot, ale dobra, to na razie sobie wezmę. Dobra, to teraz mamy misję tutaj do wzięcia, nawet dwie, więc lecimy. Teleportacja do pieśni Kres. Weźmiemy te dwie misje i bierzemy się za ogniomiot, gromoszczęka i za burzoptaka. Boże, co za nazwy. A wymacz, to jest ognisty, to jest takie pff. No i tyle bym powiedział. Dobra, stary, dawaj misję, albo stary, stara. Opada jak kopara, dobra, nieważne. Co? Pomóż mi, Nora. Dobrze? O, u niego mam misję, u Burgrenda. No, co tam, stary, mi powiesz? Jaką misję mogę u ciebie wziąć? Co mogę dla ciebie zrobić? Płacz nad mym straconym szczęściem. W końcu znalazłem banuków handlujących z obcymi, aż nagle sobie zniknęli. Trzech banuckich łowców wpadło tu parę dni temu. Bez prowiantu, kiepski sprzęt. Nie wiedzieli nawet, jak rozebrać maszynę na części. Prosili o stroje na długą wyprawę. No, przecież mnie znasz, Aloy. Jestem sentymentalny. Dlatego sprzedałem im na krechę. I nie zapłacili. No, próbowali. Tylko zobacz, co zrobili z tym sercem gromoszczęka. Ale to było wieki temu. I zaczynam się o nich martwić. Niepokoisz się? To do ciebie niepodobne, Jędrula. Powiedz mi, martwisz się o ich dobro, czy o dobro swojej sakiewki? Mężczyzna może mieć dwa zmartwienia. Aha. Jaka była naprawdę ta umowa?
Tak jak mówiłem, naprawdę byłem bardzo hojny, Aloy. Gdy rzucili mi do stóp to strzaskane serce, dałem im jeszcze jedną szansę. Posłałem ich po inne części, których potrzebowałem. Ale potem ich nie widziałeś. Nie, nie widziałem. Może sobie odpuścili zwyczajnie. Nie potrafią zbierać części? Nie rozumiem. Jak to nie wiedzieli? To akurat nic dziwnego u Banuków. To robota szamana, wiesz. Najpierw łowcy zabijają maszyny, a potem szamani je rozbierają. Ta trójka nie miała szamana. Tylko dwójka młodych, co sobie dokuczali. I taki duży chłop, co się wciąż uśmiechał. Więc jeśli Banukowie zwykle nie polują bez szamana, o co chodzi z tą trójką? Nie powiedzieli, ale młotem w stal. Cokolwiek to jest, to nic wesołego. No dobra, odchodzą? Powiedziałeś wcześniej, że potrzebowali sprzętu. Dokąd się wybierali? Nie wiem, ale gadali coś o Królestwie Słońca. Myśleli, że nie słyszę. A więc opuszczają ziemię Banuków. Rozsądne zachowanie, ale coś czuję, że to nie była wycieczka krajoznawcza. Oni przed czymś uciekają. No dobra, znajdę ich. Nie ściągam długów, Burgrend. Jeśli ich poszukam, to żeby upewnić się, że są cali. Ale oczywiście, oczywiście. Niech mi ogień w kuźni wybaczy, nie chciałem. Ja nawet lubię tych durniów. Młoda, rozgrzana stal, te rzeczy. Ale jeśli zdołasz ich jakoś znaleźć, mogłabyś przypomnieć o naszej umowie. Potrzebuję szczęki ogniarza, pętli ze ścięgna nękacza i zęba kłapaka. Jakie przyniosą, dług będzie spłacony. I to z nawiązką. Tylko przypilnuj, proszę, żeby ich za bardzo nie pogięli. Ja zastanowię się jeszcze. Widziałem, jak idą na północny wschód. Tam dobrze poluje się na maszyny. Jak uznasz, że to warte twojego trudu, możesz ich tam poszukać. No dobra, stary. A przy okazji wezmę sobie to, co tutaj masz. Ej, słuchaj, stary, nie odchodź nigdzie. Tam idę do ciebie po misję, okej? Co ty? Tuż po odejściu przedwiecznych, gdy nas wciąż... Panie Eduardo, mam strzałę. Bo to jest takie dosyć drogie, nie? Jedna strzała to jest warta niż oni wszyscy. I na tucie. Tak jak nas wiążą prawa, tak ciebie wiąże ten drut. Lecz jako, że dokonałeś morderstwa, musimy cię wypędzić. Z dala od Veraku, od naszej ochrony i pieśni. Mój wodzu, Kopilaj, czy nie jestem ulubieńcem? Nie poznajesz mnie po tym zębie, który wybiłaś? Ile razy cię ratowałam, wyciągając cię za kark? Znowu szukasz sobie wymówki i natut? Jesteś moim ulubieńcem. Ale szaman zdecydował. Czekając na wygnanie, pomyśl, co tu sprowadziłeś. To próba siły. Kto wśród nas odmówiłby wyzwaniu przez obcego? Nie ja! Ale go nie zabiłem, słowo! Cicho, cicho. Swoją historię opowiesz lodowcom. Czyli może ktoś go wrabia, co? Może ty, ha? Podejrzany jesteś, nie? Może... Dobra, nieważne. I na tu. Co ty wzięłaś, płaszcza Rataka? Teraz jest mój. Chciałbym widzieć tę walkę. Podobno kogoś zabiłeś. Może i zabiłem. Skoro nawet wódz tak twierdzi, tak musi być. Ja nie działam w ten sposób. Opowiesz mi, jak było? Fakt, walczyłem z łowcą Kardża w pojedynku. Tylko tyle pamiętam. Był silny i diablo szybki. Wymienialiśmy ciosy. Dobre ciosy. Silne ciosy. A następne, co pamiętam, to szary przedświt. No i Kardża obok mnie z rozłupaną czaszką. Ale to nie z mojej ręki. No ciekawe. Twój Verak. Czy Verak nie powinien cię jakoś wspierać? Przynajmniej wyjaśnić tę sytuację? Kiedy Verak miał powód do zwady, ja byłem rozwiązaniem. Bronić honoru Veraku i wygrać. To moje zadanie. Albo, jak trzeba było przegrać, zachować pozór, to też to robiłem. Gdy bez honoru zamordowano obcego, wszyscy patrzą na mnie. Stałem się wstydem dla Veraku. Nie chcą zadzierać skarcza. Jesteś chłopcem do bicia. W tym jestem najlepszy. Hmm,
Widziano cię, jak z nim walczysz? A więc wszyscy wiedzą, że wszcząłeś z nim bójkę. Oczywiście. O honor powalczę z każdym. Gdybym tylko nie był skuty, pokazałbym, że nie kłamie. To ci raczej nie pomoże. Taki już jestem. Każdy w Veraku ma jakiś dar. Ja się biję. Nikt nie przyjmuje ciosów tak dobrze jak ja. Nie przyjmował. Byłem pijany. Mocowaliśmy się. Trzepnął mnie. Odwinąłem się, jeszcze padając, ale go nie zabiłem, słowo. Nie mogłem zabić. Co się z tobą stanie, oprócz tego, że będziesz wygnany, nie? I za karę zostaniesz teraz wygnany z Veraku? Z ciepła. Wyprowadzą na zbocze niebostrzyży, gołego, bez broni. To okropne. Jeśli przeżyję, kraj mi przebaczy. Takie jest prawo, trzeba się pogodzić. Wciąż okropne. Nie jestem głupi, też słabo widzę swoje szanse. Nie mogę walczyć z górą. Przetrwać, co? Zajmę się tym. Będę szczera. Nie masz dobrej linii obrony i natut. Już to kiedyś słyszałem. Gdzie to się stało? Na polanie, tuż przy obozie tych przyjezdnych Kardża. Powinnaś pogadać. Mnie nie chcieli słuchać. Mówią, że nikt tam nie mógł być, tylko ja i ten zabity. Ponoć szaman obejrzał ślady na śniegu i potwierdził. Zobaczę, co się da zrobić. I wrócę tutaj. Będę tutaj. Cóż mógłbym robić, zanim róg da sygnał do wygnania? Sprawiedliwość pogranicza kiczu. Co? Czyli mogę sobie iść zdobyć pysk na dymacza. No to w sumie bym się przeszedł i to bym zrobił, a w następnym odcinku będziemy zajmować się resztą. Także gdzie to jest? Dawaj. Na mapie pokaż. Dawaj. Oczywiście trzeba wrócić tutaj. Na dymacze to nie są takie potężne stwory teraz, więc rozwalę je w mig, nie? Chyba? Cześć, Nadymaczu. Czekaj, nie ruszaj się, robię ci zdjęcie. Boom! Dzień dobry! A ja tak tylko na chwilę przyszedłem, żeby cię postrzelić. Miałbyś tak fajnie, że powiedziałem postrzelić i trafię, tak, że się trafiam, nie? Ale jednak... Nie! Znowu je trafiłem! O, tam widzę jakiegoś kraba. Krabo dupo właza. Jej, rozwalony. Co tam, krabiku? Co tam? Jak tam, słodziaku? Hio! Jeszcze jeden cios dla ciebie, chłopaku. Dobranoc, frejrze. Co to mam? Serce na dymacza. Pysk na dymacza. To jest... Warga może skończyć swój ogniomiot. Coś to sobie zmieszczę tam. Dobra. A ty co tam miałeś, kolego? No właśnie, nic ciekawego, nara. Królik? O Boże, królik zginął. Ile tych takich małych zwierzątek zginęło podczas... jak walczyłem z jakimiś większymi stworami. Indyk, który robił 5 salt w powietrzu, jak walczyłem pierwszy raz z gnomoszczękiem. Jakieś inne ryby i kuny, jenoty i tak dalej. Mam pysk na dymacza. Znalazłaś coś ciekawego? Możliwe. Tak. Pogadajmy. Pysk na dymacza, ulepsz przedmiot. Mam, o co prosiłaś. Pokaż, co planujesz dla ogniomiota. Nareszcie! Czułam, jakbym go zaniedbała. A jest w sumie trochę jak członek rodziny. Gotowe. Jest twój. Tylko nie zrób nic głupiego. Ja tylko robię mądre rzeczy. Ogniomiot. Ogniomiot. Dzięki za pracę nad ogniomiotem. Miło mi. Najlepsza zmiana to ty zamiast poprzedniego posiadacza. Była z niego kupa szlaki. No dobra, żegnaj. Jeśli znajdę coś w twoim guście, to ci przyniosę. No chyba. Tylko się zmądra? Gdzie ja to miałem? Uwaga! Jakiś taki ulepszony. Nice. Hello. Gdzie to jest? Ja bym sobie tutaj dodał obrażenia od ognia jeszcze większe. Dawaj, więcej ognia! Chociaż może obrażenia by były w porządku. Ale to obrażenia 37%? Serio, nie mam niczego lepszego? Dawaj, ogień! Jeszcze mocniej. Jak teraz działa ogólnie? Ulepszony. Dawaj, pap. Dawaj, ładuj maleńka. Pokaż, jak to się robi. I cyk. Będziesz testerką. Dawaj, teraz to. Wow! Ale jojo, zarobiste to jest. No cóż, dzięki wszystkim za oglądanie. W następnym odcinku będziemy robić misje poboczne, żeby porobić to, co tutaj się da. No i potem pójdziemy do bazy pani
Cienka jest granica między... Basi? Nie wiem, jak ona się nazywa. A, Saiyan, przepraszam bardzo. I dokończymy dodatek. No cóż, do następnego. No i siema.